Dzień dobry Państwu. Witam na konferencji prasowej prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa oraz prezesa zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT Rafała Milczarskiego. Panie premierze, bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, codziennie spływają do nas informacje i raporty z całej Europy. Poprzez te raporty staramy się również wychwycić jakieś nowe działania, nowe podejścia, które nasi sąsiedzi stosują wobec koronawirusa po to, żeby nasze działania były jak najbardziej właściwe, jak najbardziej odpowiednie. Trzeba powiedzieć, że w południowej Europie, w Europie Zachodniej wirus rozprzestrzenia się bardzo szybko. Mamy ponad 800 nowych przypadków w krótkim czasie zarejestrowanych w Hiszpanii i tam liczba osób zarażonych sięgnęła już powyżej 6 tysięcy. I też liczba zgonów wzrosła bardzo znacząco. Ponad 1000 osób to są nowe zakażenia w Wielkiej Brytanii i bardzo mocno przyspieszyła liczba osób zarażonych koronawirusem. Podobnie we Francji ta liczba już zbliża się do 4 tysięcy. We Włoszech jest to już znacznie powyżej 17 tysięcy i codziennie przybywa 2000 nowych zachorowań. To widać, że poprzez te przykłady, w jaki sposób szybko koronawirus może się rozprzestrzeniać. W tym kontekście bardzo ważne jest to, żeby spowalniać rozprzestrzenianie się tego wirusa, ponieważ w takiej sytuacji służba zdrowia, w tym przypadku nasza polska służba zdrowia, będzie mogła w lepszy sposób świadczyć usługi medyczne dla tych osób, które się znajdą w szpitalach, które będą najbardziej wymagały leczenia szpitalnego, bo przypomnę to, o czym i minister zdrowia, i minister, pan profesor Pinkas wcześniej mówili wielokrotnie, że przecież te lżejsze przypadki można będzie przechorować w domu. Ale wiemy, że wirus dotyka zwłaszcza osoby starsze i z tą myślą na uwadze chcemy zastosować wszystkie metody, żeby ograniczyć dostęp wirusa do naszego kraju i po drugie, żeby w przypadku już zakażonych osób poddać je jak najbardziej ścisłej izolacji, a osoby, które są zagrożone, poddać kwarantannie. Takie są najlepsze praktyki medyczne i to stosujemy. Chciałbym też powiedzieć, że zdaję sobie sprawę z tego, że wprowadzone przez nas ograniczenia wczoraj tworzą wiele sytuacji trudnych dla osób, zwłaszcza dla osób poza granicami naszego kraju, dla obywateli, ale także dla cudzoziemców, którzy na trwałe w jakiś sposób są związani z Polską. My zamykamy granice dla wirusa, natomiast chcemy, żeby nasi obywatele, którzy mają taką wolę, takie pragnienie powrotu do kraju, chcemy, żeby do Polski mogli wrócić. Wobec cudzoziemców chcemy również zastosować takie bardzo proste kryterium. Cudzoziemcy, którzy są małżonkami Polaków, względnie dziećmi obywateli polskich, albo mają kartę Polaka, względnie ta czwarta kategoria to cudzoziemcy, którzy mają pozwolenie na pracę bądź prawo pobytu w Polsce. Chciałbym, żeby mogli na zasadach podobnych jak Polacy do Polski móc powrócić. Szanowni Państwo, dla wszystkich obywateli Rzeczpospolitej i cudzoziemców tych kategorii, które wymieniłem, chcemy też zaplanować i przeprowadzić operacje powrotów, czy umożliwić operacje powrotów, zwłaszcza dla tych, którzy są oddaleni w dalszych zakątkach świata i dla których transport kołowy jest albo bardzo utrudniony, jak Wielka Brytania, czy Irlandia, Malta, albo Cypr, albo wręcz niemożliwy, jak Stany Zjednoczone, czy Kanada. I dlatego po pierwsze, zaplanowane wcześniej loty czarterowe odbędą się zgodnie z wcześniejszymi harmonogramami. A więc jeżeli ktoś wyjechał na urlop tydzień temu, czy dwa tygodnie temu i jutro, bądź za kilka dni, czy nawet w dalszym terminie przypada zaplanowany wcześniej lot czarterowy powrotny do Polski, to taki lot odbędzie się zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem podróży. Po drugie, wobec obywateli, którzy mają pragnienie powrotu do Polski w tym czasie, w którym Polska przechodzi
kwarantannę w związku z zagrożeniem epidemicznym. Oferujemy specjalnie do tego celu przeznaczone loty polskimi liniami lotniczymi LOT. I to będzie dotyczyło takich państw jak Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Malta i Stany Zjednoczone. Wobec Polaków, którzy, można powiedzieć, utknęli albo po prostu znaleźli się, albo po prostu przebywają w innych częściach świata, rzadziej odwiedzanych, chcemy zaoferować na specjalnie do tego celu przygotowanej stronie PLL.lot możliwość zapisywania się na powroty do kraju i zarówno te powroty z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Cypru lub Malty, jak również te z krajów dalszych, jak w Jordanii, wiemy, że jest grupa Polaków, czy w innych państwach na Bliskim Wschodzie bądź w północnej Afryce. Loty będą odbywały się po dokonaniu odpowiednich zapisów na specjalnie do tego celu przygotowanych stronach i cena tych biletów będzie zryczałtowana, będzie jednakowa dla wszystkich. Nie będzie tak, że ten, kto pierwszy się zapisze, ten będzie miał niższą cenę, ten, kto ostatni będzie cenę bardzo wysoką płacił, tylko będzie jednakowa cena, natomiast tę dodatkową opłatę, dodatkowy koszt poniesie państwo polskie. Państwo polskie dopomoże w powrocie naszym obywatelom na terytorium Rzeczypospolitej. Decyzja o przywróceniu tymczasowej kontroli na granicach nie była łatwa, ale musieliśmy ją podjąć jak najszybciej. Wiemy już dzisiaj, że mamy około 100 zarażonych osób koronawirusem. Wiemy też z całą pewnością, że gdyby nie doszło do tych działań, które zostały uzgodnione z gronem profesorów, ekspertów od chorób zakaźnych, to liczba tych przypadków już dzisiaj w Polsce byłaby znacząco wyższa. Chcę jednak też podkreślić, że podróżowanie po kraju dla osób nieobjętych kwarantanną, dla osób, które nie mają żadnych objawów i po prostu są zdrowe, czują się zdrowe, odbywa się bez przeszkód, tak jak do tej pory zarówno ruch kolejowy, lotniczy, jak i przede wszystkim ruch samochodowy. Podróżowanie po kraju tak jak do tej pory. Bardzo dziękuję wszystkim właścicielom sklepów, wszystkim sprzedawcom, którzy pracują, którzy spowodowali, że ta panika lekka panika, nie wiem, czy to nie jakiś oksymoron, ale to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia dwa dni temu, że tak szybko to minęło. To dzięki Państwu, to dzięki Waszej odpowiedzialności, dzięki temu, że zawierzyliście nam, że sklepy nie będą zamykane, sklepy są czynne i podróżowanie po miastach jest jak najbardziej dopuszczalne, możliwe. Tylko w bardzo wielu miejscach odbywa się teraz na wzmożoną skalę dezynfekowanie poręczy, uchwytów, klamek, wszelkich miejsc, które dotykamy ręką i które powodują, że jedni od drugich możemy się zarażać. To jest wspaniałe zachowanie Polaków, to jest odpowiedzialność w praktyce, to jest też solidarność jedni za drugich. I o takiej postawie mówiłem wczoraj, taka postawa jest na porządku dziennym. Znamy też bardzo wiele sytuacji, kiedy nieodpowiedzialne działanie jednego obywatela doprowadziło do bardzo wielu zakażeń. Na przykład obywatel włoski, który z objawami koronawirusa, choroby, zarażenia pojechał na Teneryfę, spowodował, że 1000 osób musiało zostać poddanych kwarantannie. Wiele osób zostało zarażonych w podobnych sytuacjach ze względu na brak przenikliwości albo wręcz nonszalancję. Dlatego nasza odpowiedzialność jedni za drugich jest taka bardzo, bardzo ważna. Szanowni Państwo, często jestem pytany o słowa premiera Wielkiej Brytanii, premiera Zjednoczonego Królestwa, Borysa Johnsona sprzed paru dni, który powiedział, że o wiele więcej osób w Wielkiej Brytanii będzie zapewne żegnało swoich bliskich. My wprowadzamy te działania, te mocno ograniczające komfort podróżowania. Zamykamy granice, restauracje, bary, szkoły,
miejsca rozrywki, galerie poza sklepami i poza tymi sklepami, których działalność może przyczynić się do poprawy warunków sanitarnych lub zdrowia publicznego. Zamykamy je po to, żeby ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się wirusa. Ograniczyć to, o czym mówił premier Johnson w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. To są niezwykle ważne dni, ważne tygodnie. Nie wiemy do końca, jak rozwinie się ta choroba. Wiemy, że ten wirus niestety szybko mutuje. To powoduje, że nie będzie proste wynalezienie na niego szczepionki. Raz jeszcze chciałem bardzo podziękować lekarzom, pielęgniarkom, aptekarzom, farmaceutom, wszystkim pracownikom Inspekcji Sanitarnej, wszystkim pracownikom służby zdrowia za tak odpowiedzialne działania, za taką pracę pełną poświęcenia, z narażeniem czasami swojego zdrowia, często z narażeniem swojego zdrowia, a przede wszystkim ogromny wysiłek dla zapewnienia zdrowia publicznego. To coś, co powoduje, że Polacy są wszystkim Państwu bardzo, bardzo wdzięczni, a ja gorąco za Waszą pracę dziękuję. Dzisiaj przechodzimy swoisty test, gdzie bliskość wobec drugiego człowieka należy rozumieć trochę inaczej niż to rozumienie potoczne. Bo czasami bliskość fizyczna, na przykład wobec naszych rodziców, czy babci i dziadków, może oznaczać, że narazimy ich na większe niebezpieczeństwo. Dlatego utrzymujmy tę bliskość w taki inny trochę sposób, no wirtualny sposób. Pewnie chciałoby się powiedzieć przez telefon, zadzwońmy do babci, do dziadka, ale unikajmy kontaktów w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, kiedy, miejmy nadzieję, wygładzi się ta krzywa przyrostu nowych przypadków osób zakażonych. Bo w ten sposób wyrazimy swoją odpowiedzialność za naszych bliskich. I o to tutaj, drodzy Państwo, chodzi. Chodzi o kwarantannę, czyli chodzi o odizolowanie od osób, które mogą w sposób bezwiedny, w sposób niezamierzony być nosicielami, a często tak się dzieje właśnie w przypadku dzieci, nosicielami koronawirusa. I dlatego bardzo dziękuję za tą odpowiedzialną postawę. Często dzisiaj widziałem obrazki, zdjęcia przysyłano mi z różnych zakątków Polski, kiedy osoby stojące w jakiejś kolejce czy w jakiejś sytuacji względem siebie starały się zachować pewną odległość. To jest ta odpowiedzialna postawa w praktyce. Z dumą i wzruszeniem obserwuję, jak bardzo poświęcamy się i jak bardzo jesteśmy odpowiedzialni. Ta postawa, jestem przekonany, powoduje, że ten przebieg epidemii, przebieg zagrożenia epidemicznego w Polsce będzie lepszy niż byłby w przypadku, gdyby wirus rozprzestrzeniał się znacznie szybciej, tak jak mieliśmy to do czynienia, z tym do czynienia we Włoszech czy ostatnio w Hiszpanii. Dziękuję za tak wielką rozwagę i taki spokój. Bardzo mocno potrzebujemy tego w społeczeństwie. Dziękuję. To jest bardzo odpowiedzialna postawa. Dziękuję wszystkim rodakom, bo wierzę, że tylko razem możemy sobie poradzić z tym zagrożeniem i poprzez Państwa postawę minimalizujemy skutki tej groźnej epidemii. Dziękuję bardzo, panie premierze. Proszę o zabranie głosu pana profesora Jarosława Pinkasa, głównego inspektora sanitarnego. Proszę Państwa, w mojej wypowiedzi muszą wybrzmieć trzy najważniejsze słowa. Odpowiedzialność, rozwaga, rozsądek. To jest prawdziwe lekarstwo na koronawirusa. My sobie z nim poradzimy. To pewnie będzie trochę trwało, ale patrząc się to, na co możemy spojrzeć w tej chwili, na rozwagę naszych obywateli, wiemy, że nam się to wszystkim uda. Jest pytanie, czy istnieją działania nadmiarowe. Czy robimy zbyt dużo, patrząc się na inne kraje? Nie. Robimy to, co powinniśmy zrobić. To inne kraje mają teraz podążać naszą drogą i to robią. To my jesteśmy tymi, którzy wyznaczają kierunek. My dajemy busolę z azymutem, jak trzeba postępować, żeby dać poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkim naszym obywatelom. Szacowaliśmy, że do końca tygodnia będziemy mieli około 100 przypadków. Wiedzieliśmy, ponieważ znaliśmy ogniska, wiemy, ile mamy pacjentów, przepraszam, zdrowe osoby w kwarantannie, bo w kwarantannie mamy osoby zdrowe, analizujemy.
Robimy ogromną liczbę testów. W tej chwili w każdej doby robimy około 1500 testów, więc będzie nam przybywało pacjentów, którzy będą mieli wyniki dodatnie, ale ci pacjenci są właśnie z tych ognisk, które są poddane naszej obserwacji. Ogromna liczba pacjentów, przyszłych pacjentów, mam nadzieję, że się tak nie wydarzy, naszych obywateli jest poddana opiece inspekcji sanitarnej, nadzorowi epidemiologicznemu, to ponad 44 tysiące obywateli. 4400 osób jest w tej chwili w kwarantannie. Z reguły zachowują się w sposób naprawdę racjonalny. Wiedzą, że mogą być zagrożeniem, przyszłym zagrożeniem dla naszych obywateli, dla swoich rodzin, jeżeli nie będą zachowywali się racjonalnie. Mówimy o tym. Prosimy, żebyście Państwo patrzyli się na nasze komunikaty, na to, co sugeruje inspekcja sanitarna, co trzeba zrobić, żebyśmy dali wszystkim tym, którzy są obok nas, właśnie poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, żebyśmy przerwali łańcuch rozprzestrzeniania się tego wirusa. To jest najbardziej istotne. Mamy także 13 ozdrowieńców. To jest dobra informacja. Będziemy mieli coraz lepsze efekty, dlatego że potrafimy się skonsolidować, że mamy naprawdę oddanych lekarzy i pielęgniarki, że nasze służby są coraz bardziej sprawne, bo są coraz bardziej doświadczone. Przecież to jest nowe wyzwanie. Proszę Państwa, kilka rad, takich nieskomplikowanych rad dla tych, którzy są w tej chwili poddani kwarantannie. Przede wszystkim to są osoby zdrowe. To są osoby zdrowe. Ale proszę pamiętać o tym, żeby też zachować odpowiedni dystans wtedy, kiedy mieszkamy z rodziną, żeby wysypiać się, żeby wietrzyć pomieszczenia, żeby myć ręce, żeby wszystkie zalecenia, które są na naszej stronie internetowej, w naszych mediach społecznościowych, a także w trakcie wszystkich wypowiedzi ministra zdrowia, mojej skromnej osoby, były jednak realizowane. To są zalecenia oparte na twardej wiedzy. Nam się naprawdę nic nie wydaje. Naprawdę jesteśmy o tym przekonani, dlatego że stoją za nami eksperci, autorytety, porządne publikacje naukowe. Damy radę. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę bardzo o zabranie głosu prezesa Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT, pana Rafała Milczarskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, dla linii lotniczej sytuacja, w której się znajdujemy, jest szczególnie trudna. Lotnictwo to symbol wolności, to symbol poruszania się, swobodnego poruszania się ludzi po całym świecie. To też silnik światowej gospodarki. Ale decyzja polskiego rządu jest odważna, racjonalna i w pełni uzasadniona. I chcę powiedzieć, że biorąc udział w wielu naradach, rozmowach, które się toczą właśnie w całym świecie awiacji, ta myśl o tym, żeby skoordynować działania i doprowadzić do zatrzymania komercyjnych lotów w szerszym obszarze geograficznym, jest w tym momencie w myślach bardzo wielu liderów państw i bardzo wielu prezesów linii lotniczych. Ja bardzo się cieszę, że taka decyzja odważna została podjęta w Polsce i chcę powiedzieć, że polskie linie lotnicze LOT stoją w pełnej gotowości, żeby teraz wykonać zadania związane z programem LOT do domu. To jest program, który ma na celu pomóc Polakom w powrocie do kraju. Będziemy ten program realizować z całą pewnością już od poniedziałku. Mamy nadzieję, że pierwsze loty czarterowe zorganizowane w tej formule polecą już jutro. Bardzo chciałbym podziękować przy tym całej załodze Polskich Linii Lotniczych LOT, zwłaszcza pilotom i stewardesom, którzy narażeni są w tej sytuacji na szczególnie trudną pracę. I bardzo mnie cieszą głosy, które do nas dochodzą spośród załóg, które rzeczywiście czują to brzemię odpowiedzialności i decydują się na to, żeby współpracować i właśnie dbać o koleżanków, koleżanki, kolegów i rodaków, których trzeba do naszego kraju przywieźć. To jest wielka próba dla Polskich Linii Lotniczych LOT. Wielka próba odpowiedzialności dla nas wszystkich, dla naszych załóg, dla wszystkich Polaków. Ale jestem głęboko przekonany, że wyjdziemy z tej próby obronną ręką i przed koronawirusem się obronimy i będziemy mogli za niedługo wrócić do normalności
i wtedy, mam nadzieję, awiacja znowu stanie się symbolem wolności, swobody i rozwoju gospodarczego. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Szanowni państwo, po raz pierwszy nasza konferencja odbywa się poprzez zadawanie pytań za pomocą maili ze względu na ograniczenia związane właśnie z koronawirusem. Dziennikarze mieli możliwość przesłania pytań mailowych, które zostaną teraz przeczytane. Następne konferencje prasowe będą również odbywały się w taki sposób, że te pytania będzie można zadawać w czasie rzeczywistym i będą czytane spośród tych pytań, które zostaną przesłane na bieżąco w czasie konferencji prasowej. Bardzo proszę o przeczytanie tych pytań. Po kolei pierwsze pytanie. Krzysztof Berenda, RMF. Jakie są planowane działania antykryzysowe i antycykliczne w skali makro? Panie premierze, proszę bardzo. Planujemy oczywiście bardzo liczne działania w odniesieniu zarówno do strony podażowej i strony popytowej w gospodarce narodowej, ale także będziemy dbali o zapewnienie stabilności sektora finansowego, sektora bankowego. Mogę w tym momencie również z całą pewnością zapewnić państwa, że nie zabraknie środków w bankomatach, nie zabraknie gotówki, choć zachęcam też do tych, którzy mogą, do płacenia sposobem pozagotówkowym, ponieważ wtedy mamy mniejsze prawdopodobieństwo zarażenia się koronawirusem, czyli poprzez płatności internetowe. Jeżeli ktoś zamawia w internecie, względnie kartami bezstykowymi, a to jest dodatkowa okoliczność, która zmniejsza prawdopodobieństwo przenoszenia koronawirusa. A więc zarówno z jednej strony pakiet osłonowy, w szczególności dla osób, które będą miały zagrożenie bezrobociem albo będą częściowo tylko zatrudnione. Korzystamy tutaj z najlepszych światowych praktyk i będziemy starali się wykorzystać zarówno Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jak również zbudować nowe finansowanie, bo dla mnie najważniejsze jest po pierwsze zdrowie publiczne, zdrowie Polaków, zdrowie i życie Polaków. Po drugie właśnie gospodarka i życie społeczne, ażeby w jak najmniejszym możliwym stopniu, w zależności od tego, jak koronawirus wpłynie na gospodarkę światową, w jak najmniejszym możliwym stopniu gospodarka polska na tym ucierpiała. Jest rzeczą niestety coraz bardziej jasną, że strefa euro albo będzie w recesji, albo otrze się o recesję, czyli wzrost będzie w okolicach zero lub poniżej. Polska eksportuje bardzo dużo do strefy euro, to jest około 70%, nieco powyżej 70%. To powoduje, że spowolnienie w zachodniej Europie, która jest teraz ogarnięta epidemią koronawirusa w znaczniejszym jeszcze natężeniu niż Polska, będzie istotne. Ten wpływ spowolnienia w zachodniej Europie będzie istotny. Jednak z naszej strony, ze strony rządu polskiego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego, zrobimy wszystko, żeby zamortyzować ten spadek wzrostu PKB. On na całym świecie zapewne nastąpi. Jest to niemal pewne dzisiaj, tak przewidują wszystkie najistotniejsze instytucje finansowe świata. A więc byłoby naiwnością przewidywać, że nie odciśnie się na Polsce. On na pewno będzie miał wpływ na sytuację budżetową, na sytuację dochodów podatkowych w budżecie państwa, na wydatki, na koszty, ponieważ chcę zaangażować więcej środków na wsparcie dla polskich obywateli, wsparcie dla firm prowadzących działalność gospodarczą, na bufor, na amortyzację dla tych branż, które w najwyższym stopniu zostaną dotknięte. Trudno będzie, i tak się nigdzie na świecie nie dzieje, skompensować w pełni, w 100% straty, ale będziemy starali się chociaż sprawiedliwie i w różnym stopniu, w różnych branżach zadziałać w taki sposób, ażeby przynajmniej większość firm mogła przetrwać ten trudny czas przed nami, te trudne tygodnie, trudne miesiące, oby nie trudne kwartały i lata. I polski rząd zrobi wszystko, żeby zastosować najnowocześniejsze instrumenty wsparcia, montażu linii finansowo-kredytowych pod realizację różnego rodzaju projektów infrastrukturalnych i wsparcia przedsiębiorców, a przede wszystkim wsparcia osób pracujących po to, żeby odczuły ten kryzys w najmniejszym możliwym stopniu. Dziękuję bardzo. Proszę na następne pytanie. Jakub Oworuszko, Polska The Times. Czy zagrożone są wypłaty 500+, czy mogą występować opóźnienia w realizacji przelewów? Opłaty 500+, ten dodatek dla wszystkich polskich dzieci i młodzieży, nie są w najmniejszym stopniu zagrożone.
Dziękuję bardzo. Proszę następne pytanie. Patryk Słowik, dziennik Gazeta Prawna. Dlaczego PLL LOT odwołał zaplanowane loty powrotne do kraju, zamiast wystąpić o zmianę ich statusu na loty czarterowe? Czy nie byłoby to rozwiązanie szybsze i łatwiejsze w realizacji niż tworzenie czarterów w nowych terminach? Tutaj może pan prezes. Oczywiście. My jako podmiot działający w Polsce w oparciu o polskie prawo musimy się do niego bezwzględnie stosować. Te loty komercyjne do Polski są niemożliwe i w związku z tym realizujemy nasze rejsy w porozumieniu z polskim rządem, w porozumieniu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w oparciu o tą nową formułę czarterową. To jest formuła, która jeszcze dzisiaj zostanie na naszej stronie internetowej lot.com udostępniona. Tam będą specjalne dla poszczególnych relacji, które będą realizowane w pierwszej kolejności. Będą specjalne, jak pan premier raczył wspomnieć, zryczałtowane stawki. To dzisiaj po 22 na naszą stronę internetową zostanie już załadowane. Jednocześnie zachęcam wszystkich rodaków, którzy chcą skorzystać z tej opcji zagwarantowanej przez polski rząd powrotu do domu, do wejścia na stronę lotdodomu.pl lub lotdodomu.com. Te obie strony będą działać dzisiaj od po godzinie 22. Tam będzie można zgłaszać zainteresowanie rejsami z różnych kierunków i my po przeanalizowaniu zainteresowania i uzgodnieniu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów będziemy decydować o uruchamianiu kolejnych rejsów w kolejnych możliwych kierunkach. Jednocześnie chcę też powiedzieć do wszystkich naszych pasażerów, którzy posiadają bilety na trasach, które są i będą objęte w tym programem Lot do Domu. My oczywiście będziemy się z Państwem już dzisiaj wieczorem kontaktować i starać się zaoferować Państwu przelot właśnie taką, w takiej formule Lot do Domu w ramach tych rejsów czarterowych. Będziemy też oferowali wykorzystanie tego biletu, który Państwo posiadacie. Chcę oczywiście też powiedzieć, że każdemu pasażerowi w ramach naszych ogólnych warunków przewozu przysługuje prawo zwrotu takiego biletu, jeżeli nie chce z niego skorzystać, lub jego przebukowania na inny dogodny termin. Szanowni Państwo, my jako LOT, jako narodowy przewoźnik, musimy się zachowywać odpowiedzialnie, solidnie i zapewniać bezpieczeństwo zarówno wszystkim pasażerom, jak i naszym załogom i obsłudze. Dlatego potrzebna była ta chwilka czasu, żeby wszystko to przygotować. Ale zapewniam, że nikt nie pozostanie bez pomocy i nikt nie pozostanie bez kontaktu z nami. Zdaję sobie sprawę z tego, że nasza infolinia podlegała szczególnemu obciążeniu w ostatnich dniach. Apeluję o to, żeby zachować pewną cierpliwość. My będziemy się z Państwem zdecydowanie kontaktować i apeluję również o wykorzystywanie właśnie strony lotdodomu.pl oraz bukowania tych biletów w ramach rejsów czarterowych na stronie lot.com. Dziękuję bardzo i proszę ostatnie pytanie. Małgorzata Mielcarek, TVN24. Ilu Polaków może w tej chwili przebywać za granicą na pobytach krótkotrwałych, których powrotu w najbliższym czasie możemy się spodziewać? To jest trudne do oszacowania. Wiemy po numerach telefonicznych, po danych statystycznych, które posiadamy, że za granicą przebywa ponad 1,5 miliona Polaków. Którzy z nich określiliby swój pobyt jako krótkotrwały, to jest kwestia mocno subiektywna i zależna od ich indywidualnych decyzji. My szacujemy, że może to być od 200 do 500 tysięcy osób, które mogą chcieć wrócić w różnych terminach, nie wszystkie w najbliższych kilku dniach. Różne są plany, oczywiście idą święta Wielkiej Nocy i tutaj pewnie niektóre osoby planują przyjazd do Polski. Przypomnę tylko, że dla wszystkich, którzy wracają do Polski, co jest możliwe, Polska jest naszym domem, naszym wspólnym domem, ale jednak dla wszystkich stosujemy jednakową i jednolitą procedurę kwarantanny.
Dziękuję bardzo Państwu za udział w konferencji. Zapraszamy na następną. Dziękuję bardzo. Dziękuję.